Witam na stole stabowym już w trzecim odcinku z serii Beresteczko 1651. Druga tura, ostateczna tura. Zobaczymy, kto wygra tą bitwę. Na razie Polacy przegrywają. Pospolite ruszenie jest w stratach i chorągwie Ranckoronskiego. Lubomirski walczy z dwoma czambułami Geraja i Amurata. Jest osamotniony tu w lesie. Piechota zajęła centralne pole bitwy, na skrzydłach szaleje kawaleria. No i jeszcze mamy tutaj nasza ostatnia nadzieja, husaria. Może ona coś pomoże nam tutaj rozstrzygnąć losy bitwy. Ale zanim to nastąpi, najpierw aktywacja wojsk kozacko-tatarskich. No i zobaczmy, jaki jest wynik rzutu kozaków. 4-3-1. No i teraz mają tutaj do myślenia. No i tutaj pokażę taką opcję, o której kozacy myśleli, w zasadzie Tatarzy, żeby tu ruszyć się i tu ruszyć się. Zajęliby jeden punkt obozu, drugi by został i w następnej aktywacji by mogli spróbować automatu. No ale nie będą ryzykować, bo to jest dość ryzykowne zagranie. Wygrywają w tej chwili, więc chyba będą uciekać na z góry opatrzone pozycje, czyli tą trójkę co odrzucają, jedynkę wezmą, żeby sobie tracker organizacyjny poprawić. No i Nureddin się aktywował, osaczyli już Lubomirskiego. I to poszło, ta kostka jednak nie na organizację, na koordynację. Chyba chcą w trójkę zaatakować Lubomirskiego, biednego naszego. No zobaczymy, jak to im wyjdzie. Może się na jakąś kontrę natną. No i teraz zobaczmy, co Polacy rzucą. No i co Polacy rzucili? 6-4-3. No i teraz my musimy tu mocno myśleć, co tu zaktywować. No i muszę tu bronić naszych taborów, naszej bazy w Beresteczku. Kalinowski musi wzmocnić to skrzydło Lubomirskiemu, bo tu nie ma nikomu do pomocy. A szóstką sobie zwiększę tor reorganizacyjny. No i zobaczmy, co Tatarzy wyrzucili. 6-1-4. No i u nich idzie wszystko pomyślnie. Czwórką Nureddina zaktywują. Tu nim staną, zaryzykują. Nie będą tu. Tu będą stali, gdzie stają, że aktywują Nureddina i za dwa punkty reorganizacyjne, koordynacyjne zaatakują, czyli to będą 3K6 kontra K8. No i patrzmy, co tu wyjdzie. Lubomirski jest w opałach. To jest różnica 9. Do 4 jest dublowany, więc Lubomirski jest wyeliminowany niestety. To jest trzecia strata Polaków. Niestety nie mieliśmy dwóch punktów reorganizacyjnych, żeby uciec przed kombatem, niestety. No morale im się podwyższa, wyeliminowali Polaka Tatarzy. No i wygrywają wojska kozackie, przepraszam. 3-2, jeszcze jeden wyeliminowany i wygrałem bitwę. No i impuls polski, przechodzimy, rzućmy kostkami. 6-5-2. No i tu Polacy mają problemy. Chyba ruszą na tabory. Bohun, na Bohuna ruszą. Wiśniowiecki, zemsta Wiśniowieckiego musi być straszna. Jeden punkt idzie na koordynację, drugi na aktywację Wiśniowieckiego. No i Wiśniowiecki razem z husarem zaatakują tabory. Tu mają oni 14 punktów. Bronią się jedną K6, ale mamy 2K10 i 2K8. No jest to do zrobienia. Żeby zdublować ich, bo wtedy oni nie mają żadnych punktów tu do organizacyjnych, to by musieli uciec i zdezorganizować się. Jeszcze muszę zobaczyć, jak to jest z ucieczką taborów. Nie prewentują retreata, czyli zdublowanych nie mamy.
No ale byśmy zdezorganizowali Bohuna ewentualnie, jakby się udało nam rzucić i w drugim ataku go już zmieść i zdobyć główną nagrodę jak tabory kozackie. No dobra, no nie mamy tutaj chyba możliwości większego. Będziemy atakować. No i wszystko w rękach Wiśniewieckiego i husarii. Zobaczymy, czy przechylą może na remis ten konflikt. No i mamy tutaj, chyba się udało, to jest 13, 11, 16 do 14. No to muszą się wycofać, ale nie mogą tego zrobić, więc się dezorganizują. No i piękna, udana akcja Polaków. Jeszcze jeden taki atak, teraz mają 12 tylko odporności. Jeszcze jeden taki atak husarii z Wiśniowieckim i zabijemy Bohuna i zdobędziemy tabory. No i rzućmy teraz kozakami, co oni mają. 2, 2, 3. No i oni mają tak, mogą chrunkom na przykład próbować Wiśniowieckiego, bo lepiej im tą nawet husarię wybić. To jest, ale to jest K10. No to tutaj jest dużo i szóstkę trzeba jeszcze różnicę rzucić. To jest problem, trzeba jakieś koordynowane ataki, a nie mają tutaj żadnych punktów koordynacyjnych. No i nie wiem, co zrobić. Chyba ruszę Dzichalejo, czyli te dwie dwójki i ostrzelam przynajmniej Wiśniowieckiego. Czyli dwie dwójki poszły na podwójną aktywację Dzichali i będziemy strzelać z Wiśniowieckiego, czyli tylko nasze dwie kostki. Jakbym miał koordynacyjny żeton, mógłbym jeszcze Bohunem pomóc, czyli 4K6 bym atakował, a tak tylko 2K6. No i zobaczmy, czy Wiśniowiecki ustoi. Szóstka, no to stoi, nic mu się nie stało. Dzichelaj niestety spudłował. No i zobaczmy, co Polacy rzucą. 1, 5, 3. No i Polakom się poszczędziło, że rzucili piątkę i jedynkę. Jedynkę sobie zrobią koordynacyjnie, czyli taki sam atak. Zwiększałem tu na 1 i później aktywowałem nadworną, tym bardziej, tym razem husarię. I Wiśniowieckim im pomoże, czyli to będzie 2K10, 2K8 kontra tylko K6. No i patrzmy, jaki wynik będzie, to może być o grę albo remis. I mamy tutaj 15 minus 4, 11 do 12, jednego punktu brakło. No i muszę kogoś dezorganizować, chyba Wiśniowieckiego, chyba. Chociaż może kawalerię. Lepiej się obroni kawaleria, jest zorganizowana nawet. Czyli te husary zorganizuje. No i rzucamy kozakami. 5, 3, 2. No i kozacy teraz stawiają wszystko na jedną akcję. Rzucili akurat trójkę i dwójkę, no ale nie mają żadnych punktów koordynacyjnych, więc muszą dwie różne szarże zrobić i zaczną od kałagi, który stanie tu, zamknie odwrót dla naszej husarii i trzy kostki K6 kontra jedna K10. Zobaczymy, czy im się to uda. No i tu jest dla nich rzut o grę, tu jest już game set mecz. Zobaczmy, jaki wynik będzie. Niestety, dla Polaków to jest jedynka, czyli to jest 9, 10, 11, 12, czyli 11. Zdublowany efekt, czyli muszą i uciec, i wyeliminowani zostają. Nie mają tutaj możliwości. No i to jest czwarta, a zabity to jest automat. No jeszcze dokończmy tą aktywację chrunki. On rzuca się na Wiśniowieckiego, teraz jest już odważny. No i zobaczmy, jaki będzie wynik tego starcia. 7 minus to jest 4, to jest 3. Nie przebiliśmy jego obrony 7, więc chrunka jest dezorganizowany. No i Kałaga im wygrał tą bitwę. Stał tu przez całą turę w rezerwach, dopiero jak ruszył się to
skontrował naszą husarię i to powaliło nasze morale i wycofujemy się spod Beresteczka, spod Kulonym Ogronem. Zmieniliśmy historię, to my tym razem wygraliśmy, jeżeli to my tym razem przegraliśmy, a wojska kozackie, tatarskie wygrały. No ciekawe, jakby się potoczyłyby losy Rzeczpospolitej, jakby doszło tu do innego starcia. No a tak historycznie my to wygraliśmy. No i graliśmy dwie tury, niecałe, tutaj było około kilka aktywacji, więc ta gra się kończy w pierwszej lub w drugiej połowie tury. Tak mi się wydaje, chyba żeby grać mocno zachowawczo, to można by dociągnąć do dwóch pełnych tur i wtedy liczyć ewentualne jakieś punkty za zdezorganizowane. Nie, bo tego nie mówiłem. Tutaj są takie victory condition, że dla nas automatem jest zniszczenie tylko tych czterech jednostek. Jeżeli byśmy spodobali wycofanie Tatarów, to też gra się kończy. My dostajemy plus 2 VP, ale to też może być tak, że nie wygramy, bo będziemy mieli więcej strat tutaj. Jeżeli kozak się zdecyduje walczyć dalej bez Tatarów, to wtedy dostaje plus 1 bonus VP. To jest taka jego taka zagrywka, że jeżeli jeszcze nie osiągnął jakiegoś zwycięstwa, to może próbować obronić te punkty zwycięstwa, broniąc się przy taborach swoich na przykład. No i jeszcze za wyeliminowanie to są 2 punkty, za zorganizowanie to jest 1 punkt, czyli załóżmy, jakbyśmy mieli tutaj, nie stracili tego czwartego jednostek, tylko taka sytuacja, jak była teraz na planszy, czyli oni mają w tej chwili plus 4 VP, no i do zorganizowanych mają 1, 2, 3, 4, 5. No załóżmy, u nas 1 by był, czyli plus 5 VP minus 5 VP to jest 0. Czyli załóżmy, jakby kawaleria nasza stała nadal tu zorganizowana, czy tutaj, a tym powinien zaadwansować tutaj, tak powinno być, czy tutaj, gdzie Kalga jest, to by byłby remis, więc to też miało być jakieś znaczenie, no ale można sobie z powrotem wracać reorganizację poprzez ten track, więc zyskiwać też punkty zwycięstwa. No ale skończyło się jak skończyło, ja się dobrze bawiłem. To jest trzeci różny wynik tej gry, chociaż to był najbardziej wyrównany. Zawsze jedna albo druga strona mocno wygrywała, a tutaj to losy tej bitwy toczyły się do ostatniego rzutu, jak widzieliście. No to dzięki za oglądanie, za tą miniserię. Polecam grę. Jak macie możliwość, to nie wahajcie się, kupujcie ją. Ja wszystkim ją polecam, na pewno jest to dobra zabawa. Dużo losowości, no ale można się pobawić nieźle, fajnie. To dziękuję za oglądanie z tej serii. Pozdrawiam, cześć i czołem.